Jak widzicie, z nami dzisiaj Tymek Filark, który do nas tutaj przyjechał. Spędzamy wspólnie bardzo fajny czas i tak się cieszę, że jesteś z nami dzisiaj też na Espresso to Fly. No ja się bardzo cieszę i pozdrawiam całą rodzinę Espresso to Fly. To jest dla mnie zaszczyt. No i no super w ogóle tutaj jest, tak. A tego człowieka warto poznać. On jest z Gdyni, ale ogólnie on już jeździ po całej Polsce i Europie, żeby głosić Ewangelię, więc mam nadzieję, że kiedyś go wszyscy poznacie. A dzisiaj taki temat, skoro rozpoczęliśmy Adwent, który przygotowuje nas na przyjście Jezusa, pomyślałem sobie, patrząc na YouTubie, nie wiem, czy to też macie takie wrażenie, ale jak się wbija na YouTube, nie wiem, koniec świata i tak dalej, to tam są jakieś konferencje, kazania, które są tak napełnione lękiem, strachem i okazuje się, że one mają bardzo dużo odsłonięć i bardzo dużo ludzi, nawet tych najbardziej pobożnych, te najbardziej pobożne osoby wierzące, wchłaniają ten strach w sobie, nie? W siebie. No i to jest duża, duża przeszkoda, no bo Słowo Boże mówi, że prawdziwa miłość usuwa lęk. W miłości nie ma lęku. Bóg jest tym, który jest miłością i kiedy wchodzimy coraz bardziej w relacje z Nim, to różne lęki, które mamy, one powinny ustępować temu, kim On jest, a nie powinny narastać. Patrzcie, ciekawe, że pierwsi chrześcijanie i pierwsze pokolenie chrześcijan, oni wołali non-stop, przyjdź Panie Jezu, przyjdź, przyjdź. Oni czekali z tęsknotą. I to nawet właśnie weszło do liturgii. Codziennie na mszy świętej wołamy, że oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Czy to mówimy na serio, czy to jest takie, dobra, ale proszę nie teraz, kiedyś indziej i najlepiej, jak mnie już tutaj nie będzie. Tak. I to jest wołanie właśnie Kościoła, który jest przepełnionym Duchem Świętym. I to Duch Święty w nas wzbudza to wołanie, Maranata, przyjdź Panie Jezu. I my, Kościół, która jest oblubienicą, a Jezus jest oblubieńcem, my z tęsknotą oczekujemy Jego przyjścia. My z tęsknotą pragniemy już Go zobaczyć twarzą w twarz, w tej bliskości, w tej takiej namacalności. I dlatego wołamy, przyjdź Panie Jezu, bo już tak bardzo Cię pragniemy, już tak bardzo chcemy Cię zobaczyć. Tak bardzo za Tobą tęsknimy. I ta tęsknota w nas wzrasta. Im bardziej otwieramy się na Ducha Świętego, tym bardziej On w nas to wołanie, co robi? Nasila. Nasila, amen. No, teraz pytanie też takie, nie? Czy dajmy na to, że Jezus by miał rzeczywiście ponownie przyjść 25 grudnia, czyli za kilka tygodni. Wyobraź sobie, że te kolejne święta nie będą tak jak zwykle, że posiedzeniem przy stole z rodzinką i rozdawaniem sobie prezentów, tylko naprawdę Jezus przyjdzie. Jak się czujesz? Jak się czujesz z tym? Czy jest tobie radość? Czy tęsknota za Bogiem? Jezus przecież obiecał, że On przyjdzie w chwale. Usunie wszelki lęk, grzech, smutek, cierpienie. Będziemy przemienieni. Nie będzie już żadnych chorób, cierpień. Otrze każdą łzę, jak mówi Słowo Boże. Tak, nie? Więc jak ja to przeżywam, nie? A jeśli jest w tobie dalej strach, lęk, tak jak jest w tych kaznodziejach, którzy wygłaszają takie różne dziwne kazania i konferencje i napawają ludzi lękiem. Jeśli takie coś w tobie jest, bo się tak oglądałeś tych filmików o końcu świata i cię to wszystko przeraża, to kogo masz wzywać? Ducha Świętego. No właśnie, im więcej Ducha Świętego w nas, tym więcej naprawdę tęsknoty za Bogiem, amen, które naprawdę, tak jak złodziej, zabierze wszystko, co grzeszne, wszystko, co ciężkie. Pokona wszelkie zło. I cierpienie. I w ogóle. Będzie naprawdę super. Wtedy będzie super. A więc Panie, przyjdź wreszcie. Amen. Oczekujemy Ciebie. Maranata. Dobrego czasu Adwentu i wzywaj Go ile tylko się da. Radość i pokój. W Duchu Świętym.